Dzień dobry, Waldemar Śliwczyński, program Mam Pytanie. Dzisiaj naszym gościem jest pan Mariusz Jakubowski. Dzień dobry. Fotograf pięknych kobiet z Gniezna. Pretekstem do naszej rozmowy, powodem jej jest piątkowa wystawa Kobieta między... Na granicy światła i cienia. Która będzie właśnie w redakcji Wiadomości Wrzesińskich o 18 w piątek będzie otwarta. I w związku z tym, aby też tę wystawę trochę zareklamować, ale też, żeby poznać autora, spotykamy się dzisiaj tu w naszym studiu. I pierwsze pytanie, jak to się stało, że zająłeś się fotografią aktu? Czy od tego zaczynałeś, czy jest to jakiś punkt dojścia? Fotografia aktu jest moim zdaniem, nie tylko moim, zresztą wszystkich ludzi, większości ludzi fotografujących, jest jedną z najbardziej wymagających dziedzin fotografii, dlatego od tego nigdy się nie zaczyna. Zaczyna się od rzeczy prostszych, czyli pejzaże, architektura, później portret, trochę właśnie fotografii studyjnej, jak już się ogarnie, że tak powiem, całość tematu i pracy oświetleniem w studio, to wtedy można ewentualnie myśleć o fotografii aktu, gdyż tak jak powiedziałem, no jest to sztuka, która wymaga najwięcej wiedzy i umiejętności, a także takiego podejścia do osoby fotografowanej również. No właśnie, w czym jest największy problem? Bo oczywiście, że oglądanie nagich, pięknych kobiet jest marzeniem każdego faceta z jednej strony, a szczególnie fotografa, no ale podejrzewam, że są też pewne problemy, kłopoty, trudności, które trzeba pokonać. I z jakimi problemami ty się stykasz? Stykałeś? Na początku kiedy zacząłem zajmować się fotografią aktu, no to na pewno musiałem poradzić sobie z własnym stresem i z tym, że no, mam przed obiektywem nagą kobietę, którą trzeba sfotografować tak, żeby ona również sama sobie się podobała, prawda? No myślę, że jest to też wielka odpowiedzialność ze strony fotografa, aby nie przekroczyć tej jakiejś granicy, nie wiem, nawet wulgarności. Oczywiście, no tutaj dochodzimy do tematu operowania światłem w fotografii studyjnej, gdzie zadaniem fotografa jest pewne atuty kobiety wyeksponować w świetle, natomiast pewne mankamenty, które każdy posiada, prawda, ukryć w cieniu, bądź też ukryć odpowiednią pozycją sylwetki, ułożeniem ciała. Kim są modelki? Bo głównie mówimy tu o fotografii aktu kobiecego. Tak. Kim one są? Jak do ciebie trafiają? Z reguły są to modelki, które poznaję na wyjazdach plenerowych z grupą z Łodzi. Natomiast cieszy mnie to, że polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej otwarte i coraz więcej do mnie pisze kobiet, które z fotomodelingiem nigdy nie miały nic wspólnego. A jakie są motywacje? Dlaczego? No bo rozumiem, że to właśnie inicjatywa jest po stronie tych kobiet. To one chcą mieć ładne zdjęcia. Tak, tak. W większości przypadków to kobiety piszą do fotografa. Mamy dostęp w internecie do portfolio praktycznie każdego fotografa, więc taka osoba sobie w internecie ogląda te zdjęcia. Jeżeli jej się spodobają, spodoba technika i forma, w której fotograf przedstawia tego człowieka, no to często jest tak, że dostaje maila czy telefon z zapytaniem o sesję i ewentualnie później pytanie, na jakich zasadach ta sesja przebiega.
co trzeba ze sobą zabrać, jak się przygotować. Mhm. No bo rozumiem, że podpisujecie też jakąś umowę. Tak, tak. No, no. Bo pewnie, no i co jest w takiej umowie? Sesje generalnie dzielimy na sesje, które pójdą do portfolio fotografa i modelki, bądź też sesje prywatne. Jeżeli mówimy o tych pierwszych, o tej właśnie sesji do portfolio, wtedy jest umowa, w której jest określony zakres pozowania, czyli w tym wypadku akt. I później po wykonaniu takiej sesji, po przygotowaniu tych zdjęć, obrobieniu, i modelka, i fotograf mogą korzystać z tych utworów fotograficznych w swoich portfoliach. W dowolny sposób? W dowolny sposób, tak. W celach swojej reklamy. Bądź, publikacje? Tak, publikacje, jedynie nie w celach komercyjnych. Gdybyś na przykład chciał wydać album z aktami, to możesz wykorzystać te fotografie, czy tak, nie? Tak, w umowie jest zapis, no album jest częścią portfolio jakby fotografa, także jeżeli fotograf... No tak, ale on będzie sprzedawany, jeśli wyjdzie w postaci książki, no więc jest to użycie komercyjne, to co, to wówczas nie możesz tego zrobić? Wtedy kontaktuję się z modelką, ustalamy wynagrodzenie. Aha, czyli to wymaga dodatkowej umowy. Dodatkowego aneksu do umowy. Natomiast druga część sesji to są sesje prywatne, gdzie w umowie jest określone to, że zdjęcia otrzymuje i ma wgląd do nich tylko modelka, bo są to sesje płatne i wtedy ta osoba... A ta pierwsza to jest bezpłatna? Ta pierwsza jest robiona robiona na takich zasadach TFP. Jaki? TFP, Time for Prints. Time? Time for Prints. Aha. Czyli ona poświęca swój czas, przygotowuje się do sesji, wstawia się na sesję, pozuje. Ja natomiast poświęcam swój czas na to, żeby tę sesję wykonać, przygotować te zdjęcia i się nimi z modelką podzielić. Mhm. I wtedy, że tak powiem, opiera się to na zasadach bezgotówkowych. Każdy coś siebie daje i każdy ma ujęcia do swojego portfolio. Natomiast sesje prywatne to są sesje takie komercyjne, tak, gdzie jesteś płatne, po prostu fotografem jak ten, który robi zdjęcia do dowodu osobistego, tylko w tym przypadku jest to akt. Dokładnie na takich zasadach i w umowie jest również taki zapis o tym, że zobowiązuje się do nieudostępniania i niepokazywania tych zdjęć osobom trzecim. Bo jest to sesja prywatna, to sobie robi osoba na swój własny użytek, za to płaci. No wiadomo, w przypadku aktu, no, te zdjęcia są dosyć intymne, więc no, nie można ich, że tak powiem, no czyichś tak. prywatnych zdjęć udostępniać, no tak. czy publikować. A jak wygląda taka sesja? Czy jesteście sami tylko, czy też są jakieś inne osoby w studio? Często przed sesją przyjeżdża do studia wizażystka, która przygotowuje modelkę pod kątem wizażu. Ona później opuszcza studio i jesteśmy sami na sesji. Nie planuję zatrudniania jakichś oświetleniowców, gdyż robię to sam. Nie każda też modelka czułaby się komfortowo, gdyby na planie zdjęciowym oprócz fotografa była jeszcze jakaś inna osoba. Pytam o to dlatego, że kiedyś zapytałem Roberta Więckiewicza o to, czy to fajnie być aktorem, bo są takie fajne sceny łóżkowe. A on mówi, wie pan co, tam jest tyle osób wokół, że to naprawdę nie jest przyjemność. No ale tu jest inaczej. No, w przypadku sesji jest zupełnie inaczej. Tutaj czyli jest potrzebne studio, jednak atmosferę trzeba jednak stworzyć wchodzisz w jakąś tam intymność innej osoby. Tak. Ta osoba musi też ci zaufać. I czy tutaj nie powstają jakieś napięcia czasem? Mam na myśli to, że ta osoba fotografowana może inaczej sobie wyobraża sesję, inne pozy chciałaby przybrać, natomiast fotograf ma swoją wizję. No, na przykład firma portretowa Witkiewicza określała zasady, że to autor określa pozę i tak dalej, że tutaj
osoba, która poddaje się działaniom artysty, musi jak gdyby godzić się z jego wyborami. Czy tutaj jest podobnie, czy jest inaczej? Nie, nie. Ja mam zupełnie, przyjąłem inny schemat działania. Przed sesją, sesja poprzedzona jest długotrwałą korespondencją naszą. Mhm. Czyli ta osoba, która ma zjawić się na sesji, zadaje mi pytanie, ja odpowiadam, sugeruję pewne rzeczy. Często jest tak, że proszę o kilkanaście przykładów z internetu, zdjęć, które tej osobie się podobają i w których klimatach ona chciałaby się znaleźć, w których siebie widzi. Wtedy na podstawie tych zdjęć ja już mniej więcej wiem, jakiego światła użyć, jakiego tła. Ile mniej więcej zdjęć wykonujesz podczas takiej sesji? No bo pracujesz w technice cyfrowej, więc tutaj nie jesteś limitowany ani filmem, ani kosztami związanymi z wywołaniem takich odbitek, więc możesz sobie pozwolić na wykonanie bardzo wielu ujęć. Tak. To ilu mniej więcej tak? Taka standardowa sesja składa się finalnie z 10 zdjęć, które już są przygotowane i oddane już te na gotowo. Tak, te na gotowo. Ale żeby te 10 powstało, to ile musi powstać? Natomiast na sesji robimy ponad setkę zdjęć. Każde zdjęcie lub serię ujęć ja modelce pokazuję, wspólnie je komentujemy, oceniamy pozę. Ja patrzę często na zdjęcia pod kątem technicznym, modelka pod kątem estetycznym i tego, jak wyszła na tych zdjęciach. Jeżeli seria się udała, lecimy dalej. Jeżeli są jakieś wątpliwości, to ujęcia powtarzamy. Nieraz jest tak, że po prostu z niektórych ujęć rezygnujemy, bo nie każdy akurat potrafi. Nie każdy korzystnie wypada w danej pozie. Rozumiem. Tak to nazwa. A proszę jeszcze może na koniec powiedzieć, czy każda kobieta nadaje się do tego, to jest nieładne słowo, nadaje się, ale czy każda kobieta może być modelką aktu? Myślę, że każda to kwestia tylko przełamania pewnych barier, swoich jakichś obaw. Do mnie do studia przychodzą modelki od 18 roku życia do ponad 50 roku życia, więc ten zakres wiekowy jest bardzo szeroki. Czyli no to, że tylko piękne kobiety mogą być młode, jest mitem. Nieprawda, mam takie, wyznaję taką zasadę, że nie ma ludzi niefotogenicznych, są tylko źle sfotografowani. Więc bardzo dobra puenta i myślę, że tutaj musimy już zakończyć. Zapraszamy wszystkich oczywiście bardzo serdecznie na piątek, 10 marca, do redakcji Wiadomości Wrzesińskich. Wystawa Mariusza Jakubowskiego, Kobieta między światłem. Na granicy światła i cienia. Na granicy światła i cienia. Tak. Ile tam będzie fotografii? 26. 26 fotografii pięknych aktów. Bardzo serdecznie zapraszam. Ja również.